Kartka na Chrzest Święty dla mnie może nie tyle wyzwaniowa, co zawsze taka pełna kombinowania, bo staram się, żeby była prosta, nie za bardzo przesadzona, zabrokacona, zasypana, zachlapana. Zawsze widzę ją tak bardziej subtelnie. Jak mi dzisiaj poszło z tworzeniem takiej karteczki, jakich dylematów dotykałam, zobaczycie w dzisiejszym filmie. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Aśka i widzę się z Wami w inspirujące poniedziałki. Lecimy z kolejną karteczką. Słuchajcie, karteczkę widzieliście zapewne na inspiracjach Lemonka, ale tak jak i poprzednią pomyślałam, że zrobimy sobie, że nagram sobie film, żeby zrobić ją wspólnie, bo też wydaje mi się, że takie kartki no, są chyba jednymi z najczęściej potrzebnych, zamawianych przez klientów. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kochani, będziemy tworzyć karteczkę na chrzest święty, więc bardzo serdecznie Was zapraszam na film. Chciałam jeszcze na początku podziękować Wam za obecność, za to, że jesteście, że wspieracie mnie tutaj swoją obecnością, komentarzami, słuchajcie, kciukami, wyświetleniami. To jest bardzo, bardzo miłe. I dziękuję oczywiście wszystkim wspierającym kanał. Myślę, że teraz tam już ostro się dzieje, więc działamy na dwa fronty. Bardzo, bardzo Wam dziękuję i witam się z Wami i zapraszam do tworzenia. Co przygotowałam? Kolekcję zapewne znacie bardzo dobrze. Ja filmy nagrywam do przodu. Ten też był bardzo, bardzo do przodu nagrany. Ale jeszcze szybciutko przypomnę. Jedna z najnowsza kolekcja Lemoncraft Greenery. Cudowna, bardzo zieleniutka, ale pięknie połączona z beżami. Słuchajcie, z niej też powstał album Najpiękniejsze chwile, więc najpiękniejsze? Najpiękniejsze uroczystości, tak, bo mi się pomyliło z innym. Mamy elementy do wycięcia, słuchajcie, można podpasować, słuchajcie, pod chrzty, komunie, bierzmowania, tu mamy jeszcze komunie, tu możemy śluby, mamy też kwiaty, coś do wycięcia, coś do dodania. Bloczek jest 20×20, to już wiecie, że Lemonek takie bloczki już też teraz wypuścił, więc super, super. No i mamy duży blok, a gdzież ja podziałam ten basicowy, zaraz Wam tutaj pokażę jeszcze, no i duży blok. Ja akurat z dużego bloku skorzystałam, jeśli chodzi o dobra, ja nie wiem, czy tutaj nie wydarłam jednej. No i mamy ten taki basicowy bardzo, a tak, z tej wydarłam, zaraz pokażę, którą, żeby tutaj do kartki wykorzystać, one się powtarzają dwa razy te wzory, ten wyjęłam. Także, kochani, kolekcja jest, widzicie, ja sobie muszę zaznaczyć, że ja z tej tu mam wycięte, bo potem kombinuję, przecinam, kombinuję, kleję. Więc dobra, słuchajcie, jedziemy z karteczką na chrzest. Już pokazuję, co ja dzisiaj tutaj przygotowałam. Ja sobie tu odłożyłam na boku, mam te elementy, z których wycinałam, jest pudełeczko, słuchajcie, sprawdzam, czy jestem widoczna. Tak sobie aparat przekręciłam, że walnął jak długi. Dobra, na szczęście to nie jest live, można obciąć, poskładać, jest ok. Słuchajcie, baza, pudełeczko, DL-ka z szybką, baza kartkowa, z rzeczy z papieru, ulubione moje, najlepsze bazy, wysoka jakość, idealnie dopracowane, uwielbiam i cały czas z nich korzystam. To jest dzisiaj moja baza pracy, mam podocinane elementy i ja, słuchajcie, skróciłam sobie troszeczkę bazę, bo ona normalnie ma 21 na wysokość, ja mam 20×10, ponieważ chciałam wykorzystać z tego bloczka ten arkusik, one są na tyle... Nie wystarczyłoby mi na 21, bo one mają tutaj, zobaczcie, 23. Więc tutaj nie zmieściłoby mi się, a więc zrobiłam sobie na chyba 20,5. Czekajcie, bo jak skoro mam... Nie, to mam 23. No nie, no 20 tam, dobra. Czyli baza ma 20×10. Tutaj baza 20×10. Tu mam docięte o 3 mm mniej, czyli mam tak... 19,7×9,7. Ten mniejszy arkusik tutaj u góry ma 9×19, czyli żeby one ładnie ze sobą pasowały. A do środka, to jest akurat na tył, ja to mam wycięte z dużego bloku, ponieważ chciałam wykorzystać, bo to mi zostały resztki po robieniu albumu, żeby się nie zmarnowały, to wykorzystuję właśnie teraz do karteczek, wszędzie sobie używam.
Także tak wyglądają moje bazy i one mają wszystkie właśnie 19,7 na 9,7. To jest przygotowana baza. Mamy tu, słuchajcie, różne koroneczki, z tego będę korzystać. To są takie aplikacje, które ja kiedyś dostałam. One były w boksach z Lemoncraft. Widzicie? Jedna jest taka troszkę pod biel, jedna pod krem. No nie wiem jeszcze, którą będziemy wykorzystać. Zobaczymy. Mam prześliczne kwiatuszki wykonane przez Ewcie Lisowską. Mam znów te bidne kuleczki. Może tu będą pasować. No i mam mnóstwo elementów powycinanych z tych elementów do wycinania. No i jest jeszcze serwetka od Emilki Śradzan. Bo ja mam taki plan. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Jak docinałam sobie tutaj bazę, został mi taki paseczek. Mam na niego pomysł. Zobaczycie za chwileczkę. Więc słuchajcie, ja zaczynam od wyklejenia sobie kartki w środku, używam mojego kleju, mam klej na gorąco, mam też tu brokat, aczkolwiek ja chyba brokatu nie będę tym razem używać, dlatego że bardzo bym chciała, żeby ta karteczka wyszła taka, no wiecie, no ładna, śliczna, taka uroczysta, na chrzest, dlatego chcę uniknąć tego sypania ją brokatem, żeby ona miała w sobie taką elegancję, o to mi chodziło, taką czystość, bez szaleństw, bez brokatów, jakoś przeżyje. No i te, a czekajcie, bo ja to kleję, a ja tu miałam pomysł na to, widzicie, ale już bym się zgapiła, nie kleję. Chciałam wykorzystać ten paseczek, dobrze mi się przypomniało, jak ja się zagaduję, to potem ciężko ze mną. Wykorzystać chciałam ten paseczek, który mi pozostał i przeznaczyć go tutaj na zrobienie takiej opaski na pieniążki. Można tam pieniążki włożyć za tą opaskę do środka, jeżeli ktoś będzie miał ochotę taki prezent podarować. To zresztą na chrzciny to najczęściej jest, słuchajcie, muszę go teraz... Zapomniałam się. Spójrzcie, chciałam tutaj taką opaskę zrobić. Ja ją może troszeczkę zwężę. Leciutko zwężymy. Zobaczymy, ile ona w ogóle miała. W sumie niech jest. O 5 może trochę. To nic to nie. Nie, niech jest taka szeroka. Zrównałam do 5 cm niepotrzebnie, bez sensu. Bo chcę, żeby była dosyć szeroka, żeby to się tam fajnie trzymało. I bigujemy sobie. Raz, dwa, cztery. Zrobimy na 4. Niech się tam to mocno trzyma. Taka opaska. Słuchajcie, no tak jakbym, nie wiem, w albumikach robiła. Ja sobie to tutaj trochę niżej zamocuję, żeby nie przeszkadzało, żeby tej grafiki nie zasłaniało. Taki pomysł. Można kopertkę zrobić, słuchajcie. No i tak pomyślałam, a dlaczego nie taką fajną opaseczkę. Można by nawet zrobić coś na magnes, żeby to ładnie złapać. Ja myślę, że tutaj każda taka wersja... O, tak to tylko złapię. Tu nie musi być jakieś tam wymierzanie dokładne, bo to jest tylko na to, żeby fajnie to chytnąć. Taki mój pomysł, bo jak docięłam ten arkusz właśnie z tymi bazowymi papierami, ten, tu, żeby pasował do karty, to mi właśnie taki kawałeczek został i pomyślałam, że zamiast go wyrzucać, zamiast ma się poniewierać, to może być jako taki paseczek właśnie na pieniążki. Ja to tak, słuchajcie, przykleiłam, nawet nie spojrzałam, czy mam równo, ale chyba mam równo. Taka to szuliczka już pewna siebie, pyk, 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 a czasem może się to zgiąć nierówno. Ok, tu sobie troszeczkę to docisnę. O, może odwrócę na lewą stronę, bo tu jeszcze nie mamy nic oklejone, to mogę tu poszaleć. No i zobaczcie, fajna opaska, można tam pieniążki do środka włożyć, wiecie, zwitek jakiś albo po prostu w monetkach fajnie. W papierkach wsunąć do środka. Ja postaram się tu jeszcze potem jakąś fajną jakąś taką dekorację albo napis, nie wiem, nie myślałam tu o dekoracji, myślałam, że to tak zostawię, ale bo tu już jest dekoracja, no zobaczymy, zresztą każdy to też wiecie, jak to jest, może według swojego uznania. No już tu mogę chyba wyrzucić, chyba że na coś tam jeszcze się to przyda. Tu sobie teraz dognę, o, i ten kawałeczek teraz do tyłu, to są resztki z albumu Najpiękniejsze uroczystości. Nie wiem, dlaczego ja cały czas mówię najpiękniejsze chwile. Ja chyba taki album już miałam, dlatego
Dlatego mi się myli. Odwracam w tę stronę, że tutaj jak będzie logo na dole, że nie zasłoni tej ładnej grafiki. Pamiętajcie, aby zawsze sobie logo do swoich prac, na swoje prace naklejać. Ja muszę wydrukować, bo mi się moje skończyły już. No i zobaczcie, mamy karteczka tył, środek z opaską na pieniążki i jedziemy z przodem. Ja sobie ją teraz tak otworzę, bo mi będzie lepiej się pracować na otwartej. No i słuchajcie, ja będę, to będzie moja baza. Chciałabym, żeby ona była lekko podkręcona, ale nie tak mocno, w znaczeniu takim, żeby coś tu się działo, ale nie było to tak wgłębione. Dlatego przykładając mój papier do tej bigownicy, naciskam naprawdę bardzo delikatnie. Aby zrobić takie delikatne przeszycie radełkiem, można zrobić to na jakiejś powierzchni. Ja najczęściej robię to na tekturze introligatorskiej albo birmacie i wtedy jakby w tym naszym papierze, który my radełkujemy, o, teraz się też udało, zrobią się tylko takie te kropeczki, wiecie, te wgłębienia, nie zrobią się żadne, nie podniosą się te krawędzie. Kiedy my chcemy ten efekt podniesienia i ten zrobię tutaj na tej mojej górnej bazie, efekt podniesienia, wtedy ja naciskam jakby mocniej tym radełkiem, bo wtedy, kiedy ja go nacisnę, wbija się, podnosi do góry krawędź bardziej, tak. Musi być to wyczucie. Ja myślę sobie, że zawsze to tam parę razy, jak człowiek zrobi, to już potem czuję. Chociaż tu mi się w tym też troszeczkę podniosło. Lepszy efekt daje mi tłoczenie właśnie radełkiem na jakiejś płaskiej powierzchni, właśnie typu tektura introligatorska. Tu jak teraz już sobie mocniej nacisnę, no to on się tak podnosi lekko w górę i to jest fajne, to mi się podoba. Ale to mi jest potrzebne raczej właśnie na takim, na tym panelu, który już będę ozdabiała, a nie na tym, który chciałam włożyć. Nie na tym, który jest na tej bazowej karcie, czyli na moim tutaj tym elemencie. I jedziemy, słuchajcie, tu już troszeczkę, a ja, o rodzice, ja dzisiaj jestem jakaś, słuchajcie, nie ten panel, ale nic nie szkodzi, tamten też będziemy kleić, ale tamten chcę na podwyższeniu, więc na razie ten, o. No i tutaj się staram, wiecie, do tych krawędzi roznieść ten mój klej. Fajnie. Ale bywają takie dni, słuchajcie, że człowiek ma w głowie coś, mam jakiś plan działania, robię sobie, a ja swoje, a gdzieś tam moja głowa swoje, zupełnie nie współpracuje ze mną. Ale w sumie to dzisiaj kolejny już mój film, który nagrywam, więc mogę jej wybaczyć, że troszeczkę już ze mną nie współpracuje. No i mamy oklejony bazowy nasz bazowy arkusz, bo nie arkusz, tylko stronę bazową, ten podstawowy. Tutaj no trochę sobie pokleiłam, nic nie szkodzi. Piękne są te grafiki ślubne. W ogóle ta młoda pani, która tak tą suknię trzyma, słuchajcie, ona jest cudowna. Ja to się w niej zakochałam po uszy, jak zobaczę. Dziwnie to brzmi, ale bardzo mi się ta grafika podoba. Czekajcie, no chyba jest też w tym małym bloczku, nie? Już tu mam takie, wiecie, bo tu wycinam z tego. No jest po prostu, ona jest bajeczna, no jest tak cudowna ta grafika, strasznie mi się podoba. Nie wiem, ma w sobie coś takiego. Ładnie w takim albumiku ślubnym, słuchajcie, w tym albumie właśnie najpiękniejsze chwile. On jest najpiękniejsze uroczystości, który już wkrótce idzie do pakowania prawdopodobnie, to jego można ugryźć ślubnie, komunijnie, na chrzest, wiecie, dzięki właśnie tym grafikom. Fajnie one są skomponowane tutaj, że można sobie go dostosować do własnych potrzeb. Słuchajcie, podkleiłam sobie panel tekturką taką 3D na wysokość 3 mm. Taką piankę zakupiłam w Kraftwenie. Słuchajcie, dosyć sporo z nich korzystam, bo w ostatnim czasie jakoś tak bardziej robię na tych pianeczkach. Jakoś mi faza przyszła. Może dlatego, że to tak też jest troszeczkę szybciej.
I ja ją kupiłam w zeszłym roku w wakacje, kiedy prowadziłam warsztaty w kartuzach w Kraftwenie. I jeszcze ją mam, słuchajcie. A tak dosyć często z niej korzystam, bo teraz troszeczkę gorzej, bo trzeba przykleić równiutko. Ale mam nadzieję, że się uda. Dobra, że tym razem głowa powspółpracuje. No i mamy, słuchajcie, mamy ten, nie wiem czemu troszeczkę, chyba ta opaska się tu, widzicie? Ona może tak przyszła tu akurat na tym zgięciu i ja się wyrobi karteczka, będzie ok. Można teraz, jak mamy przyklejone, delikatnie jeszcze sobie podjechać tu. No i tak jak mówiłam, słuchajcie, to co chciałam tutaj, to to, żeby ona była taka delikatna, bez takiego, wiecie, żeby tu się dużo działo. Tak jak robiliśmy jakiś czas temu na chrzest karteczkę, tam wiele się działo na tej kartce, mnóstwo różności. A tu chciałabym, żeby jednak to takie było bardziej stonowane. Tak pomyślałam o tym albo o tym. A ten jest fajniej, bo ten w tę stronę ma te kwiatki odwrócone, te liście takie. Nie wiem teraz, czy ten, czy ten. Ten taki ciemniejszy tu wygląda. Ten to może bardziej rozjaśni. Aczkolwiek podobało mi się tutaj, że te listeczki szły w dół. Może by tu dało te listki, słuchajcie, przełożyć. Dlaczego nie? Jak wolę to mieć z drugiej strony. Słuchajcie, to są takie aplikacje, które można sobie pozmieniać, choć one ładnie są ułożone. Mam nadzieję, że mi się to uda tak fajnie ułożyć, jak ona była. Mogę sobie dać na wzór tę. Ta była tak niżej, ta wyżej. No chodzi o to, że o! A zresztą teraz mogę ten listek też odciąć. I zobaczcie. Tu pięknie te listeczki mogą mnie tak spływać sobie w dół, będą bardziej widoczne. A tu ten malutki, a ten sobie gdzieś wepchniemy do góry. Ok. Ja już oczywiście sobie gdzieś tam układałam w głowie, słuchajcie, jak to wszystko wykonać, żeby wiadomo, no, nie było takiej gańby we wsi, żebym was tutaj nie zamęczała godzinę. Ta serwetka jest po to, żeby podbić troszeczkę to w górę. Żeby te elementy, które będę na tym umieszczać, nie były takie na płasko całkiem, bo chcę, żeby one się wybijały z tej kartki. A jeżeli je będę miała na płasko, no to one mi się tam za bardzo nie wybiją. No i też tu skorzystam z kosteczki, znaczy się z tasiemki tej 3D. Ona ma grubość 3 mm, to jest moja ulubiona grubość akurat do kartek, więc bardzo lubię. Te wszystkie 1, 2, 3, no wiecie co, one super są, można fajnie budować te na wysokość sobie fajnie urozmaicać, ale ja na razie tutaj potrzebuję póki co, żeby to było wysoko, a na tych mniejszych sobie potem zrobimy te, spójrzcie, nie wiem czy to nie zrobić na środku, no może zrobimy na środku. Bardziej myślałam, tak bardziej jakby chciałam ułożyć kompozycję z boku, ale może możemy zrobić to faktycznie na środku i wtedy tutaj te kwiatuszki pójdą fajnie w dół, bo one tak muszą być tu z tej strony. No i kolejna rzecz, słuchajcie, to takie elementy, które troszeczkę nam się właśnie z kształtu kojarzą. Ubiorę sobie kosteczki, tu mam 1 mm, 2 mm z Hobby Place. Sklepu remontowego i na takim 2-milimetrowym dystansie, oj, troszeczkę uciekło mi, mocuję sobie świeczusie. Przepiękne są te elementy właśnie takie. Można i na bierzmowanie fajną kartkę zrobić. Brakuje mi jedynie właśnie, bo bierzmowanie to zawsze ma ten symbol takiego polewania głową tego naczynka. To już by było super, ale są tam gołąbki, więc można coś wymyślić fajnego z tym IHS-em też. Jak najbardziej.
Dobra. I tu mamy tak, świeczuśka. Ślicznie. No i myślałam właśnie jeszcze o tym krzyżyku, żeby on tu tak fajnie leciutko też był wkomponowany. No bo krzyżyk, słuchajcie, to też jest symbol kościołowy, więc i tu sobie tak rozcinamy. Chcemy zrobić tu wyżej. To z tej strony muszę sobie podwyższyć na 2. Czyli będziemy tutaj sobie stopniować właśnie tę wysokość. Zobaczcie, tu mamy już na 3 mm podniesioną świeczusię. Jeżeli chcę, żeby ten krzyżyk był jeszcze wyżej, no to muszę tu zrobić. Albo dać na przykład 2 mm kosteczkę. Bo ja tu mam akurat trójki, więc zobaczcie. I teraz tak. Ta, która była pod świeczką, tutaj jest 2 razy. A to, co przyjdzie na świeczusie, no to musi być tylko raz. Bo tu już jest ta grubość raz, więc ona tu z tej strony musi być raz, a z tej 2, bo musi się nam fajnie... No i tu bym chyba jeszcze też troszeczkę na boczek dała. Bo ona może tu nie przyjść tak. Chociaż nie wiem, czy mi się to teraz uda. Czekajcie, sobie to zrobię tak. Położymy go. Ten jeden kawałeczek wsunę tu pod świecę, bo on tu przyjdzie, będzie lepiej tak szło. Ten mam grubszy, a ten mam cieńszy. A ten pójdzie tu. O, już się fajnie zrównały. I teraz tutaj. Może go faktycznie zrobię tak wyżej, bo tu jest IHS, a IHS to bardziej się kojarzy z komunią, a nie z chrztem, więc mogę sobie to IHS zasłonić fajnie tym krzyżykiem. O, no i tak naprawdę to jest mniej więcej to, o co mi chodziło. Mam nadzieję, że te kwiatki mi to tu potem zasłonią, bo to trochę jest taka różnica, ale jak najbardziej tak będzie. Ja bym ten w sumie mogła już sobie tu przykleić, chociaż czekajcie, jeszcze zrobimy... To, co na spodzie, to będzie wystawało. I tu mam o takie dindadełka. Ja to od kogoś dostałam i muszę je tak zrobić, nie mocować je tak na prosto. Bo one nie są równe, ale jak zrobię to na skos, to one mi się jeszcze bardziej fajnie różnorodnie ułożą. Spójrzmy. Siach. Czyli coś, żeby tutaj ładnie tak zwisało, może trochę dalej. O. Ładnie. I teraz mogę ten kwiatuszek tutaj przykleić. Można go też zrobić na dystansie, ale takim klejowym. Czyli ja sobie nalewam trochę więcej kleju. Jak już zaczyna przestygać, to tylko go tak delikatnie przykładam i on już zostaje tak lekko wyżej. Nie idzie tak na plaskacza całkiem. Tu sobie go damy w górę. Tu bym chciała, żeby to tak ładnie wystawało. Może ten mniejszy. Zobaczcie. Bardzo chciałam, żeby to była taka karteczka, no taka delikatniejsza, żeby tu nie było takich szaleństw. Czy to brokatowych, czy wiecie, jakichś tam innych. Okej. Możemy jakieś kwiatuszki tu podłożyć. Ja nie mówię, że w ogóle nie, ale też nie wiem, czy one jakoś tak bardzo tu będą potrzebne, bo tu mamy już te takie materiałowe, więc... Bardziej chyba bym postawiła tu na listeczki, może taki eukaliptus fajny, żeby coś tu trochę się działo. No, trochę zielonego jak najbardziej. Ten eukaliptusik jest taki delikatny, on nie ma takiej wściekłej tej zieleni, więc pięknie, w ogóle śliczne te zielenie są w tej kolekcji. Zawsze można wyjąć, jakby mi coś nie pasiło. Ok. Będzie drugi kwiatuszek. Dobra.
teraz będziemy kładli foamiranowe. One zaraz się poddają tym. Mocno się zastanawiam, czy w ogóle tutaj dodawać takie właśnie jeszcze zielone elementy, bo naprawdę jest taki taki bardzo stonowany. Chciałam, żeby bardzo stonowana była ta kartka. Taka odpowiednia do uroczystości. Trochę sobie skrócę. Ale jednak tutaj coś tak od góry mogłoby fajnego się znaleźć. No nie wiem, czy te listki akurat, czy nie. Ale tak mi się wydaje, że one troszeczkę tu, może nie, że ożywią, no bo nie mówię, że to jest smutne takie jasne, ale nadadzą takiego pazurka fajnego. Coś tu się fajnego podzieje. No wiecie, co zadecydujecie. Jeżeli wy będziecie robić taką kartkę, no to myślę, że zdecydujecie, czy chcecie tutaj sobie podłożyć taki... Nie, to już mi tu nie pasuje. Tu mamy jeszcze może takiego kwiatorka. Oj! No jest zdecydowanie za duży, ale połowa już tu mi pasi. O. Pytam się, co się działo. Super. I tu jeszcze mogę te materiałowe, co mi został. No, czasem rozcięcie takiej aplikacji to też jest fajny pomysł, bo można ten listeczek wykorzystać. Zobaczcie. W innym miejscu. Tam pewnie by był zasłonięty, a tu myślę, że się fajnie wkomponował. No i szczerze powiem, że tak naprawdę nie wiem, co z tymi zielonymi listkami. Ten jest tutaj przyklejony, ale z tym materiałowym. Napiszcie, co sądzicie. Czy te zieloności tu zostawić, czy nie? Bo można ugryźć tę kartkę w takiej jasności, czyli sam taki, taka monochromatyczna, czyli w jednym kolorze, a można właśnie troszkę tak pofantazjować i tutaj troszkę zrobić tej zieloności. Ja na razie jej tak nie przyklejam do końca, zostawimy sobie ją. No i karteczkę mamy, słuchajcie. Ja tutaj, tak jak mówiłam, no nie za bardzo skłonna jestem, żeby jakieś były chlapania. Bo chcę, żeby to było takie no eleganckie bardziej. Tam jeszcze sobie jednego podkleimy. Tak niżej go zrobimy. No bardzo jestem ciekawa, czy tutaj te bez liści. Nie, wydaje mi się, że te listki jednak tutaj dają troszeczkę takiego fajnego zadziorka, ale w takim pozytywnym znaczeniu, że zapełniają tę kompozycję i ona się zrobiła taka pełniejsza, no subtelniejsza, nie wiem jak to nazwać. Chcemy też sobie ozdobić pudełeczko. Ja zostawiam go białe, żeby ładnie to tu współgrało wszystko. Tu mam taki jakiś kawałeczek. Bo możemy zrobić, wiecie, tak, żeby to nawiązywało fajnie do tego, co jest w środku. Może tu być krzyżyk. Można tu umieścić napis, bo tutaj tradycyjnie będę miała problem z napisem, ale teraz sobie tutaj sprawdzę. A ja nie wiem, czy ja mówiłam, że to jest od Emilki wycięte wykrojnikiem. Teraz nie pamiętam, szczerze przyznam. Ok, mamy napisy. Troszkę mam to już to poskładać, bo ja bardzo dużo korzystam. Wiecie, jak sobie potrzebuję, to wycinam. Czasem mam wszystkie wycięte, a potem mój chrzest święty, pamiątka chrztu, aniołek, mały aniołek z matką chrzestną, z ojcem zwrotną, ta wyjątkowa chwila. Pamiątka chrztu świętego, myślę, że tu mi najbardziej będzie pasować. I nawet fajnie, że to będzie na tym pudełku, bo to jest taki dosyć długi napis. Więc sobie myślę, że on na tym pudełku tak idealnie się wkomponuje. Bo tutaj, no jakoś by mi to tak nie pasiło, zobaczcie. A tu na tej koroneczce mogę ją nawet sobie bardziej wysunąć.
Zobaczmy. Tu dać jakiegoś kwiatuszka ładnie, żeby to nie było takie smutaskowe. To trochę wyżej, to troszeczkę na bok, żeby było widać, że to jest serducho. Dobra, słuchajcie, nie będę kombinować, bo za chwilę nic nie wykombinuję. Jedziemy. Serduszko idzie nieco wyżej, żeby było fajnie widoczne. Tutaj sobie to też nieco wysuniemy, żeby ten napis tak był ładnie koroneczką podbity. Staram się unikać klejenia na tej folii, jeżeli nie trzeba, chociaż tutaj tą koronkę to bym chętnie lekko złapała. Dobra, widać mnie, musiałam sprawdzić. Dobrze. Krzyżyk pójdzie na kosteczce takiej podwyższonej. On już będzie na serduszku, więc mogę sobie tu pozwolić na kosteczkowanie. Chciałam zrobić napis na wstążce tam e-markiem, ale coś mi chyba, albo mi się tuż skończył, albo mi przeschło trochę, bo ładował mi się tutaj, był daleko od kaloryfera, ale muszę sobie go tam przeczyścić trochę. Już zdejmujemy kosteczki z krzyżyka. Okidoki. Chcę, żeby tu było widać, że to jest serduszko, więc dlatego tak kombinowałam go do góry. I nawet się to fajnie schowało. Tu mogę podłożyć jedną różyczkę, żeby fajnie ona też nam takie tło na ten nasz kwiatek zrobiła. O, nie wiem, czy tu nie mam to wszystko trochę za wysoko, ale... Aha, nie, bo tu jeszcze damy napis, to będzie już gitara. I listeczek fajnie. Czadowo. Można by go podbić też jeszcze na kawałku papieru z kolekcji. Tu już mam nieco małe, bo to nie będzie widoczne. Zaraz to coś znajdzie. Słuchajcie, tu miałam dużo ścineczków różnych. Zaraz tu coś wyjmiemy. O, taki paseczek fajnie się sprawdzi. Tu jest troszeczkę zielony, więc podałoby na tym. Nie, to już wolę na tym zielonym zrobić. Podniesiemy go sobie. Dobra. Tu już zdecydowanie bardziej sobie przytnę na tekturze intryligatorskiej ręcznie, bo wolę nie ryzykować, że tam gdzieś na... Wracam w drugą stronę, tu sobie to trochę przycisniemy. No i mamy ładnie, zobaczymy. Zawsze mogę to odkleić, jak mi się nie będzie podobało. Ale myślę, że tutaj ładnie to na tym pudełku wygląda. Mogę sobie tu solidnie klejem nałożyć. Do końców, tutaj do końca tej rameczki. Zobaczcie, ta koronka ładnie wychodzi. Mamy to. I tu od spodu. O, to będzie idealne miejsce na nią. Żeby nie było tak bardzo pusto. Czyli staram się zawsze tam troszeczkę zapełnić, żeby nie było takiej pustki. Ta połóweczka, którą już odcinałam wcześniej, może się tutaj doskonale sprawdzić pod tą naszą opaską. O, uda się ją tam wepchnąć troszeczkę. Tutaj damy teraz kwiatuszek. Zobaczcie. Ten eukaliptus tu tak delikatnie. Mogę go ładnie rozbić, tak, tą jedną gałązkę w tę
ten sposób. Tutaj. Muszę sobie troszeczkę odsunąć, bo chyba zakryłam napis, ale myślę, że jeszcze to się da. No nic nie szkodzi. Wiecie, klej na gorąco jest gorący, więc on czasem takie... Dobra, wszyscy wiemy, że tu piszę o pamiątkach Chrztu Świętego. Jeszcze zerwałam płatka. Okej. No i tu nam została ta druga część. Można ładnie ściąć, bo nie było mi potrzebne w całości, więc... No, tu. No i co, kochani? Tak myślę sobie, że całkiem fajnie to wyszło. Chociaż tutaj to teraz mi takich chlapań brakuje. No jakoś nie wiem. Nie wiem dlaczego. No, mamy tu jakieś małe listeczki, bo to takie małe listeczki to może by się tu przydały. Teraz tu mamy taką świecę jeszcze dużą, ale ja już tu zrobiłam ten krzyżyk. I myślę, że tu najbardziej będzie pasowało. Miałam ostatnio często pytania, czy już nie korzystam z Tima Holtza nożyczków, bo wycinam cały czas tymi. Już Wam wyjaśniam. Ja wycinam bardzo, bardzo dużo. Wszystkie elementy do albumów, do warsztatów i tak dalej, i do filmów. Wycinam ręcznie, no wiadomo. I ja mam, słuchajcie, te nożyczki zabrane u siebie tam, no w domu po prostu, w pokoju. Wieczorem jak sobie siedzę, to sobie tam wycinam, no i one tam są. Jak ja potem idę tutaj na dół do pracowni, pracuję, nagrywam, no zazwyczaj ich zapomnę zabrać i, no i sobie tam są. Bo więcej nimi wycinam, dlatego są w domu, a te mam tutaj. Tak wygląda moja propozycja karteczki na chrzest. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Zaś tych kulek nie dam, bo mi jakoś nie pasują. Myślę, że jest taka w miarę prosta, skromna, nieprzesadzona, jest tu miejsce na pieniążki. Jednak mi tutaj jeszcze trochę tego napisu brakuje, ale musiałabym pomyśleć. Spójrzcie, mamy tutaj karteczkę. O, sobie troszeczkę w górę. Pamiątka Chrztu Świętego. No jedyne, co bym mogła tutaj, mały aniołek. Dołożyć jakiś napis, no coś takiego. No w każdym bądź razie, słuchajcie, tak wygląda karteczka na chrzest święty. Nie zawsze oklejam dookoła, tutaj zostawię białe, bo to ładnie ze sobą kontrastuje, fajnie ze sobą to wszystko gra. Mam nadzieję, że Wam spodoba się moja propozycja i że skorzystacie, jak nie z całej kompozycji, to może z jakichś drobnych elementów, jakichś tutaj... moich rozwiązań. Ja Wam bardzo dzisiaj dziękuję, kochani. Dziękuję za obecność. Życzę udanego tygodnia. A my widzimy się w czwartek na warsztatowni, także bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu. Do zobaczenia. Pa, pa.